Warszawa, 17 grudnia. Uroczyste podpisanie umowy, która ustala zasady czasowego przebywania wojsk radzieckich w Polsce. Jako pełnomocnicy rządów umowę podpisują ministrowie spraw zagranicznych Rapacki i Szepiłow oraz ministrowie obrony narodowej Spychalski i Żukow. Przy podpisaniu obecni byli najwyżsi przedstawiciele rządu i kierownictwa partii. Kilkudziesięciu dziennikarzy prasy zagranicznej i krajowej obserwowało ten doniosły akt polityczny, który, respektując pełną suwerenność Polski, utwierdza bezpieczeństwo naszych granic. Redakcja tygodnika Po Prostu, który zdobył sobie tak wielką poczytność i autorytet. Młody zespół redakcyjny gorąco dyskutuje nad sytuacją wśród młodzieży. Obecna organizacja rozpada się, a więc... Co robić dalej? Od kilku już tygodni powstają spontanicznie na uczelniach i w fabrykach koła, komitety, grupy. We Wrocławiu Komunistyczny Związek Młodzieży. Tutaj w Krakowie Studencki Komitet Rewolucyjny. Studenci i młodzi robotnicy Śląska dyskutują nad programem ogłoszonym... Jedna organizacja młodzieży, czy odrębne dla studentów i dla robotników? 1000 delegatów z całej Polski przybyło do Warszawy na naradę. Potrzeba nam nowej organizacji młodzieżowej. Problemów nurtujących dziś młodzież nie rozstrzygnie ani cicho zmarłe ZMP, ani labirynt najróżniejszych komitetów. W połowie stycznia postanowiono zwołać w Nowej Hucie Kongres Młodzieży, który powoła do życia nową organizację. Dwa doniosłe procesy rehabilitacyjne zakończyły się ostatnio w Warszawie. Sąd Najwyższy rozpatrywał rewizję nadzwyczajną procesu Włodzimierza Lechowicza, skazanego na 15 lat więzienia za rzekomą współpracę z okupantem. Wyrok został uchylony. Oczyszczony od zarzutów Włodzimierz Lechowicz powrócił do czynnego życia politycznego. Kandydować będzie na posła do Sejmu z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. W drugim procesie oczyszczony został od hańbiącego zarzutu współpracy z hitlerowcami działacz kierownictwa walki podziemnej Kazimierz Moczarski. Przeciwko prokuratorowi, który oskarżał Moczarskiego w tajnym procesie, zostało wszczęte dochodzenie. Dziesiątego grudnia ulice Szczecina były widownią zawstydzających i oburzających awantur chuligańskich. Pijani krzykacze, których bazą były dobrze znane szczecińskie knajpy, zdołali rozpętać zajścia, które mogły się tragicznie skończyć. Pośród zatrzymanych na miejscu zajść znaleźli się Czesław Szczerba, karany już za paserstwo i pobicie milicjanta. Tadeusz Szczurowski, karany dwuletnim więzieniem za kradzież. Aleksander Nieśpielak, karany rokiem więzienia. Na miejscu wypadków zatrzymana została Kościańska, karana za przechowywanie broni. Na zeznania do prokuratora udaje się Czesław Gierba, skazany w swoim czasie na 5 lat więzienia za napad rabunkowy. Świadkowie zeznają, że on nawoływał do demolowania gmachów państwowych. Ludność Szczecina z oburzeniem potępia prowodyrów zajścia, domagając się równocześnie od władz zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa. Z inicjatywy Komitetu Miejskiego Partii oraz Robotników Stoczni przystąpiono do zorganizowania milicji robotniczo-studenckiej. Ochotnicy otrzymują zaświadczenia i opaski. Pierwsze patrole milicji robotniczo-studenckiej wyruszają na ulicę Szczecina. Nie pozwolimy, by niepoczytalni awanturnicy zakłócali życie kraju i utrudniali dzieło postępu. Mamy jedną z radiowych stacji zagłuszających, które ostatnio zaprzestały swej hałaśliwej działalności. Tu Polskie Radio Zielona Góra w
programie próbnym na fali średniej 230. Cenne urządzenia wszystkich radiostacji zagłuszających będą wykorzystane dla bardziej pożytecznych celów. Ksiądz prymas Wyszyński przyjął u siebie 5 nowych biskupów polskich, mianowanych na ziemiach zachodnich, w miejsce dotychczasowych wikariuszy kapitulnych. Tłumy wiernych zgromadziły się wokół katedry wrocławskiej, by asystować przy uroczystej ceremonii ingresu i intronizacji księdza arcybiskupa Kominka. Tej samej niedzieli odbyły się uroczystości ingresu biskupa Franciszka Jopa w Opolu. A oto fragmenty uroczystości w katedrze olsztyńskiej, gdzie diecezję objął ksiądz biskup Tomasz Wilczyński. Nominacje biskupów polskich na ziemiach odzyskanych odbiły się szerokim echem w prasie światowej i są komentowane jako doniosłe wydarzenie polityczne. Specjalnymi samolotami powrócili z Melbourne do Warszawy członkowie polskiej ekipy olimpijskiej. Zimny po nieszczęśliwej kontuzji chodzi jeszcze o kuli. Wysiadają nasi szermierze. Zdobywcy srebrnych medali Sidło, Pawłowski i Smelczyński. Jest i nasza złota medalistka. Mąż i trener w jednej osobie jako pierwszy powitał Elżbietę Krzesińską. Po raz pierwszy od 24 lat znów mamy w Polsce złoty medal olimpijski. Do Zakopanego przybyły autobusy prosto z Budapesztu. Na zaproszenie polskich pocztowców przyjechała do Polski grupa 80 dzieci węgierskich. Serdecznie witają je dzieci polskie i przedstawiciele organizacji społecznych Zakopanego. Niech pobyt na naszej ziemi oddali od nich tragiczne wspomnienia i przywróci im uśmiech. Piękną inicjatywę podjęła Rada Kobiet przy warszawskim metroprojekcie. Pieniądze przeznaczone na gwiazdkę domową postanowiły poświęcić na gwiazdkę dla dzieci węgierskich. Oglądamy przygotowanie paczek świątecznych wraz z własnoręcznie wykonanymi prezentami. Udział w tym biorą dzieci pracowników metroprojektu, które są bardzo przejęte losem swych małych węgierskich przyjaciół. Tłumy dorosłych i dzieciarni zgromadziły się na otwarciu kiermaszu zabawek, zorganizowanym w Warszawie przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy. Malcy mają zabawę, a rodzice będą bogatsi o wiele argumentów w rodzaju: jeśli będziesz grzeczny, dostaniesz taki samochód strażacki jak na kiermaszu. Najmniejszy teatrzyk kukiełkowy to nie tylko atrakcja wystawy, ale jedna z ładniejszych zabawek do kupienia. Na miejscu bowiem uruchomiony jest punkt sprzedaży, gdzie można dostać wszystkie skarby tutaj zgromadzone. Ruch przedświąteczny wypełnił wszystkie sklepy tłumami klientów. Coś dla duszy i coś dla ciała. Sklepy spożywcze i kolonialne potroiły swoje obroty. Niektóre towary podobno się spóźniły z powodu kanału Sueskiego, ale i tak wyboru było więcej niż gotówki. Oho, tu
tutaj odbiorca ma duże pragnienie. No ale trudno się dziwić, jeśli zobaczymy, co się działo w zakładach garmażeryjnych. Mistrzowie patelni, brytwanny i półmiska wychodzili ze skóry, by zaspokoić świąteczne apetyty. No a tutaj nie trzeba komentarza. Wystarczy odczytać i powtórzyć. Wesołych świąt! Wesołych, dobrych, szczęśliwych świąt życzy kronika filmowa wszystkim widzom. Wesołych świąt i nowego roku, który by utwierdził nasze nadzieje i rozproszył nasze troski.